który to jest? Niedzielę 11 września Soła Oświęcim podejmowała na swoim boisku drużynę Babia Góra Sucha Beskidzka. Soła mecz rozpoczęła w składzie. Na bramce Łukasz Nowak, dalej Oskar Kyrcz, Bartłomiej Sałapatek, Sebastian Stemplewski, Wojciech Jamrus, Bartłomiej Mika, Tomasz Borowczyk, Adam Janeczko, Marcin Nowak, Bartłomiej Jasiński i kapitan zespołu Grzegorz Rajmon. Soła mecz zaczęła z impetem. Rzuty rożne, raz z jednej, raz z drugiej strony. W drugiej minucie Borowczyk wrzuca na pole karne, ale strzał głową Jasińskiego łapie Talaga. Piąta minuta, składna akcja Solarzy. Jasiński zagrywa do Bartłomieja Miki, ale wyprzedza go Kamil Talaga. W 11 minucie, po niepewnej interwencji Nowaka, goście bliscy byli objęcia prowadzenia. Kolejna akcja Święcimian. Mika dośrodkowuje, Jasiński uderza głową, ale nie trafia w światło bramki. W 24 minucie Borowczyk ładnie podaje do Adama Janeczko, ale temu nie udaje się pokonać bramkarza. Minutę później akcja Jamrus-Jasiński, ale ten pierwszy nie wykorzystuje dogodnej okazji. W 32 minucie Solarze próbują z dystansu, ale i tym razem Talaga na posterunku. 5 minut później, po stracie piłki przez Solarzy, podanie przecina Stemplewski i niepewny Nowak o mało co nie strzela samobójczej bramki. Gospodarze do końca pierwszej połowy próbowali zdobyć bramkę. Janeczko popisał się uderzeniem z wolnego, ale Talaga dopisał do swojego kąta kolejną udaną interwencję. Chwilę później, rożny dla Soły, błąd Talagi, a Rajman nie wykorzystuje potknięcia bramkarza z Suchej Beskidzkiej. Druga połowa, 47 minuta, Jamrus z lewą stroną, do środka i Janeczko fatalnie przestrzelił. W 54 minucie Rajman z rożnego, do główki dochodzi Jasiński i piłkę zdążającą do bramki wybija zawodnik gości. 58 minuta to gol dla Oświęcimia. Jasiński odegrał do Adama Janeczko, a ten pokonał Kamila Talaga. W 62 minucie Janeczko stanął przed szansą zdobycia drugiej bramki, ale efektem jego pojedynku z Talagą była żółta kartka za próbę wyłudzenia rzutu karnego. Minęło ledwie 7 minut od bramki dla Soły. Sebastian Tłok podholował piłkę pod pole karne, wyłożył ją Michałowi Pacydze i ten doprowadził do remisu. W 70 minucie faulowany Płatek, wywracając się, kopie rywala, czego efektem jest żółta kartka. W ostatnim kwadransie gra bardzo się zaostrzyła. Soła próbowała strzelić zwycięskiego gola, a goście starali się wywieźć remis do Oświęcimia. Tak więc mecz Soły Oświęcim i Babiej Góry Suchej Beskidzkiej zakończył się remisem. No myślę, że w końcu ten mecz wyglądał dobrze tutaj na własnym terenie. Strzelamy bramkę, szkoda znowu tej straconej, gdzie walczymy, żeby coś zyskać, tracimy szybko i 1-1 i znowu trzeba bić głową, żeby coś strzelić. Powiem szczerze tak, że mecz był wyrównany, chociaż mieliśmy może troszeczkę więcej tych sytuacji do strzelenia bramki. Przeciwnicy zrobili jedną fajną, składną akcję, strzelili bramkę na 1-1. Szkoda tego meczu, bo widzieliśmy, że Babia Góra będzie dobrym, groźnym przeciwnikiem, ale tak jak mówię, graliśmy dobrze, szkoda tego remisu. Wychodzimy zawsze grać o zwycięstwo i nie zawsze się udaje, prawda, ale zawsze walczymy o całą pulę. No, w dzisiejszym meczu po raz kolejny wydaje mi się, że tutaj zawiedliśmy kibiców, nie wiem, mamy jakąś złą pasę na swoim boisku, ciężko nam się tutaj gra, nie możemy sobie wygrać, prowadzimy cały czas gry, stwarzamy sobie sytuację, nie umiem tego wykończyć, przeciwnik ma jeden strzał, strzela bramkę, coś jest nie tak, coś jeszcze musimy poprawić, na wyjazdach to wygląda fajnie, a tutaj jakoś nie możemy się przełamać, nie wiem o co chodzi. Przeciwnik dzisiaj był do ogrania. Ewidentnie było do ogrania, no w pierwszej połowie mieliśmy dwie sytuacje, które powinniśmy na pewno zakończyć, plus tej zdobytej bramki. W drugiej połowie też wydaje mi się, byliśmy stroną przeważającą, cały czas kontrolowaliśmy przebieg spotkania,
jakiś błąd, nie wiem, trzeba to oglądać na kamerach, kto zawinił, gdzie szukać przyczyny błędów. Trzeba błędy naprawiać. A jakieś plusy? Jakieś plusy. Na pewno zdrowie zostawialiśmy na boisku 100% zawsze zaangażowania w każdy mecz. To jest podstawa.